Cześć, witajcie w kolejnej części mojego kursu. Poprzednio mówiliśmy sobie o tym, jak dodawać najprostsze elementy do wyglądu naszej aplikacji, jak stworzyć nową aktywność, jak ją uruchomić. Dzisiaj powiem jeszcze sobie co nieco o tym wyglądzie, mianowicie jeżeli uruchomimy sobie naszą aplikację, Shift F10, to wtedy zauważymy, o, tutaj albo tutaj, zauważymy, że element, ten nasz floating action button, jest różowy. No cóż, tak mówiąc szczerze, to nie bardzo mi się to podoba, ale już tłumaczę, skąd biorą się te kolory, no i jak można je zmienić. Mianowicie, razem z pojawieniem się Material Design została wyznaczona nowa paleta kolorów. Jest ona całkiem spora. Wygląda w ten sposób. I osobiście w ogóle polecam stronę materialpalet.com. Często z niej korzystam. Właśnie kiedy dobieram sobie wygląd z aplikacji, mogę sobie tutaj zerknąć, jak to będzie wyglądać. No i u nas kolorem naszej aplikacji przewodnim jest indygo. Z kolei kolorem dodatkowym jest pink. No, powiedzmy, że chcielibyśmy sobie zmienić jakiś nasz kolor dodatkowy. Właściwie on się nazywa kolorem akcentowanym. No a powiedzmy, może na teal. W ten sposób będziemy mieli indigo i teal. Czyli z racji tego, że jestem facetem, to słabo rozpoznaję kolory. Jakiś ciemny niebieski. No i teal. Nie wiem. Jakiś miętowy. Może coś takiego. Ok. Pobieramy sobie to jako plik XML. W porządku. Jak widzimy, są tutaj wypisane kolory oraz wartość im odpowiadająca w HTML-u, właściwie w RGB. Ok. Tak samo w naszej aplikacji. Jeżeli otworzymy sobie res values colors, również są wypisane kolory, z których korzystamy. Musimy zamienić sobie akcent na taki, jaki został pobrany. I myślę, że możemy jeszcze skorzystać z tego koloru. Może nam się przyda. Tak naprawdę możemy sobie dodać praktycznie nieskończoną ilość kolorów. Primer Light. Ale tak naprawdę nie ma to sensu. Zwłaszcza, że oficjalne wytyczne są takie, żeby korzystać z jednego koloru głównego w kilku odcieniach, no i koloru akcentu. Ok, sprawdźmy, czy rzeczywiście w naszej aplikacji zostało to zmienione. Tak, jak widać, ten element zmienił kolor na zielony. Właściwie na miętowy, na teal. Ok, pozostałem tak ostatnio trochę ponad po macoszemu opowiedziałem o tym elemencie. Dzisiaj rozwinę. Koordynator layout jest to, jak widać, z racji tego, że zaczyna się od Android Support Design Widget. Jest to element, który wprowadza nam ta biblioteka. Android Support Design. O, tu byliśmy. Jest to koordynator layout, który umożliwia nam te efekty.
który umożliwia nam na przykład reakcję tego floating action buttona na to, co dzieje się koło niego. Jeżeli tutaj zastosowalibyśmy zwykły na przykład relative layout, wtedy po kliknięciu te elementy by po prostu na siebie naszły. A jest to działanie niepożądane. Następnie tutaj znajduje się app bar, czyli nasz element znajdujący się tutaj, pasek aplikacji. Jak widzimy, tutaj jest nazwa Canis Activity, za chwilę też ją zmienimy. A tutaj jest nazwa Toys Activity, tak samo. Tutaj oczywiście kolory jeszcze się nie odświeżyły, ponieważ nie zbudowaliśmy aplikacji drugi raz. Nie uruchomiliśmy jej drugi raz. I ten toolbar umożliwia nam dodanie jeszcze dodatkowych przycisków, co dzisiaj sobie zrobimy. Tutaj jest element include, czyli zawiera nasz layout, który już ostatnio na poprzedniej lekcji kursu poprawialiśmy. No i ten floating action button, czyli element, który unosi się nad pozostałymi elementami. Myślę, że tutaj wszystko jest podobnie, jak jest to w naszej zawartości, czyli raczej nie ma tutaj elementów, które byłyby trudne do zrozumienia. OK. Zajmiemy się teraz naszą aktywnością Toys Activity, która nie ma jeszcze żadnej zawartości. Ale chcielibyśmy, aby ta aktywność dodawała nam, właściwie otwierała nową aktywność, na której będziemy mogli sobie wprowadzić jakiś tekst. Na początek zamienimy ten button star na IC menu add. Może nie na menu, tylko na input add, czyli na plus. OK. Teraz tak. W Toys Activity znajduje się takie polecenie: floating action button, FAB, floating action button, find view by ID, RID, FAB. Jeżeli my spojrzymy tutaj, to zobaczymy, że Android ID jest takie same jak tam, czyli FAB. Jest to sposób na wiązanie tego, co znajduje się tutaj, elementów wyglądu i możliwość użycia ich w kodzie. Najpierw podajemy typ elementu, później jego nazwę. Następnie rzutujemy to na metodę findViewById i podajemy ID tego elementu. To ID zawsze zaczyna się od klasy R. Klasa R jest to taka specjalna klasa, która wiąże nam te wszystkie elementy, nadając im odpowiednie numery ID. Następnie jest tutaj setOnClickListener. Jest to inny sposób na obsługę kliknięć. Następnie tutaj jest metoda, przeciążona metoda onClick i w niej jest wywoływany snackbar. No, my chcemy zrobić tutaj coś innego, mianowicie otworzyć sobie następną aktywność. No, musimy sobie ją najpierw stworzyć. Niech to będzie, powiedzmy, Note Activity. Myślę, że nazwa jest w porządku. I tym razem Toys Activity będzie elementem, do którego będziemy wracali. To okienko, które przed chwilą się pokazało, informuje o dodaniu do kontroli wersji plików.
kontrola wersji to też nie jest element z tego kursu. Tego nie będę o niej opowiadał. Ogólnie chodzi o to, aby zapisywać na bieżąco swoją pracę właśnie dzięki niej. Ale wracając, utworzyliśmy nową aktywność i aby ją uruchomić, stosujemy te same polecenia, które stosowaliśmy tutaj. Czyli zamiast uruchamiać snack bar, uruchamiamy intencję, tylko tym razem z Node Activity. Przepraszam. Nie w tym miejscu. W Toys Activity mieliśmy to zrobić. Toys Activity do Node Activity. W porządku. Jeżeli teraz uruchomimy sobie aplikację, klikniemy Toys, dostaniemy nasz przycisk plusa i uruchomiła nam się nowa aktywność Node Activity. Skupmy się może teraz na niej. Mianowicie nie będziemy tam potrzebowali naszego latającego przycisku Floating Action. Dlatego też Activity Node możemy go sobie usunąć również stąd. To, co będzie znajdowało się w tym miejscu, to będzie pole Edit Text. Które niech wypełni nam cały ekran. OK. Uruchommy znowu naszą aplikację. W międzyczasie chciałem wrócić jeszcze na chwilę do tematu designu naszej aplikacji. I tak jak mamy na przykład Activity, może to nasze główne, main, to widzimy, że tutaj mamy pasek, tutaj mamy elementy. Jeżeli odpalimy aplikację, to będzie też to, tutaj również pasek będzie czarny i na dole ten element również będzie czarny. W Androidzie 5.0 można już nadawać tym elementom kolory, co zresztą za chwilę zauważymy, jak uruchomię aplikację na zwykłym telefonie. OK, znajduje się tutaj jakiś edit tekst. Wpiszmy sobie coś. Ctrl F11 obraca nam ekran. No i co się stało? Wszystko, co wpisaliśmy, zostało usunięte. Dlaczego tak się dzieje? Ano, jest to spowodowane zmianą aktywności. Mówimy o czymś takim jak cykl życia w aplikacjach z systemem Android. W tym cyklu życia wyróżniamy kilka metod, takich jak onCreate, onStart, onResume, onPause, onRestart, onStop i onDestroy.
Jak widać, tutaj znajduje się tylko metoda onCreate. Metody te są, możemy dodawać, możemy je przeciążać w każdej klasie, która dziedziczy po Activity. Dlatego możemy sobie teraz dodać jeszcze. Metoda onCreate już jest. Jest ona wywoływana na samym początku. Metoda onStart. Dodajmy sobie jeszcze metodę onResume. Pause. OnRestart. Stop, może i on destroy. Ok. To, że jej dodaliśmy w tym momencie, nic nie zmieni, ponieważ wywołujemy po prostu to, co dzieje się w klasie Activity. Ale dodajmy sobie coś takiego jak logowanie do naszej aplikacji, w sensie wypisywanie informacji do logów, i zobaczymy, w jaki sposób zachowa się nasza aplikacja podczas zmiany orientacji. Aby wypisać sobie informacje do logu, wpisujemy log. Tutaj można różne informacje wypisywać o różnym poziomie. Na przykład warn, na przykład info, na przykład error i na przykład debug. Akurat skorzystamy z debuga. Tagiem niech będzie aktywność, a tutaj wypisanie on start. Tutaj przecinek, w porządku, i tak samo zróbmy dla pozostałych. On destroy, on stop. Restart, pause i on resume. Ten element właściwie dodajmy go. Znowu twice, nowa aktywność i jak widzimy została uruchomiona onCreate, onStart i onResume. onCreate, onStart i onResume. Tylko po samym kliknięciu aktywności. Wpiszmy sobie w takim razie coś. No i Ctrl F11. Zostało wywołane on pause, on stop, on destroy, czyli cała nasza aktywność została zniszczona i odtworzona od nowa. Znowu tak. Może teraz zaciśnijmy klawisz home. Co ciekawe, aktywność nie została zniszczona, tylko zapisana w pamięci. Jest w tym momencie wywołana tylko metoda on pause i on stop. Ok, jeżeli ją sobie usuniemy, wtedy ona w dalszym ciągu nie jest niszczona, tylko w dalszym ciągu jest tak jak gdyby w pamięci. O, dopiero teraz została zniszczona. I teraz tak. W takim razie, co zrobić,
Wyobraźmy sobie, że stworzyliśmy formularz, który nam się kasuje w momencie, w którym telefon zostanie obrócony. No, sytuacja dosyć słaba. Myślę, że użytkownicy byliby bardzo niezadowoleni z tej sytuacji. Myślę, że ten obiekt, który tutaj widzimy, Bundle Saved Instant State, wygląda całkiem obiecująco. No ale cóż, może na sam początek spróbujmy powiązać naszą aplikację z tym elementem edit text, który stworzyliśmy. Do tego musimy nadać mu jakieś ID. Małpa plus ID. I edit text. Otwórzmy nowy obiekt edit text. To się równa find view by ID r ID edit text. Tak go nazwaliśmy. A tak, zapomnieliśmy jeszcze zrzutować. OK. Już jest w porządku. Teraz z tego elementu ET możemy sobie pobrać tekst. A nawet właściwie przyjrzyjmy się jeszcze raz temu cyklowi życia. Uruchamiamy. Wpływane jest onCreate i onResume. A w momencie zmiany aktywności zaczyna się od onPause. Czyli myślę, że w tym obiekcie będziemy mogli sobie coś wykonać, aby zachować stan naszego obiektu. Tego zróbmy w ten sposób. GetText pobiera nam zawartość, tylko musielibyśmy ją sobie w czymś zapisać. No to może stwórzmy sobie jakiegoś stringa. I zapiszmy tą wartość. Tutaj musimy jeszcze wywołać metodę toString, ponieważ zapisuję w jakimś innym obiekcie. W tym momencie już nie pamiętam, możemy to podejrzeć. TextEditable. A metoda toString, zapiszę nam go jako string. I teraz w metodzie onCreate możemy sobie sprawdzić if edit text jest różny. A właściwie not equals, to wtedy set text, no i text. Zobaczmy, czy uda nam się w ten sposób rozwiązać ten problem. Ctrl F11. No i tak, udało nam się. Tekst został przywrócony. Jest jeszcze na to inny sposób. Właśnie korzystający z tego obiektu.
handle, nadajmy mu jakąś nazwę, może B. Albo niech będzie coś w równaniu. Bez parametrów. I w tym momencie, w tym miejscu używamy metody putString. Kluczem niech będzie et, a wartością niech będzie to. W porządku. I teraz w tym miejscu to również możemy sobie wykomentować. Set text. Get string. Właśnie. Uruchommy znowu. OK, jak widzimy, tutaj nie musimy już sprawdzać, czy ten obiekt nie jest pusty i dlatego bundle nadaje się nieco bardziej niż inne sposoby. To samo możemy sobie oprogramować na przykład w momencie wyjścia z aplikacji, a następnie przywrócenia jej. O, jak widzimy, znowu jest wywoływana. Przy wchodzeniu z aplikacji, przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. 7:15:11. Wywoływana jest metoda onPause i onStop. Z kolei w metodzie onPause zapisujemy sobie to do obiektu typu bundle i po przywróceniu naszej aplikacji zawartość zostaje znowu taka, jaka była. OK, to wszystko na dzisiaj. Szczerze mówiąc, myślałem, że uda nam się zrobić trochę więcej, ale to nic. W następnej części dodamy sobie tutaj obiekt umożliwiający zapisanie naszej fiszki. Opowiem trochę o tym, jak zmienić kolory tych elementów, tego elementu do góry, paska, co będzie działało tylko w konkretnej wersji Androida. Oraz opowiem może ogólnie o tym, jak jeszcze można zmienić kolory w naszej aplikacji. Na zakończenie chciałem jeszcze pokazać schemat życia naszej aktywności. Warto go sobie ściągnąć, znajduje się na stronie developersandroid.com Activity Life Cycle i na nim właśnie widać te metody, które wypisaliśmy. No i warto mieć na uwadze, tworząc swoje aplikacje, aby skorzystanie z nich było jak najwygodniejsze dla użytkowników. Dzięki wielkie za uwagę. Do następnego razu. Cześć.